Dzisiaj kończymy realizację programu z wykluczenia cyfrowego, drugi i trzeci etap. Ogólnie w tych dwóch programach udział wzięło 150 rodzin z gminy Puck i otrzymaliśmy wyposażenie do wszystkich szkół i szkół podstawowych i gimnazjalnych w ilości 160 komputerów. Wartość projektu 2 400 000 zł, 100% dofinansowania z programu Unii Europejskiej. To nie jest łatwy projekt. Szukać beneficjentów, weryfikować, dostarczać, obsłużyć umowy. To wszystko trwało bardzo długo. Projekt przygotował pan Artur Roszkowski, który zabiegał wspólnie z panią Anią Łapińską. Również bardzo duży udział w weryfikacji miała pani Rumanowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Znacie panią? Tak. Co się dowiedziałaś od pani? Od pani dyrektor. Bardzo dobrze. Gratulujemy pani dyrektor za aktywność społeczną. Zamieniamy temat. Z komputerem na ty. Komputerem na ty. I co chciałaś pokazać w tej pracy? Może nam opowiesz, ja włączę. Mówiłam trochę pani dyrektor z pomysłami. Szczerze, większość nie ma. Chciałam przedstawić, że komputer i internet teraz w tym życiu są ważne. W ramach naszych dwóch projektów, czyli e-szansa dla mieszkańców gminy Puck zagrożony wykluczeniem cyfrowym etap drugi i wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców gminy Puck, zorganizowaliśmy konkurs dla mieszkańców gminy na temat bezpiecznego korzystania z komputera i z internetu. Laureaci zgłaszający się do konkursu musieli przedstawić prezentację multimedialną, w którym wskazywaliby właśnie to bezpieczne korzystanie z tego internetu i z komputera. Prace były oceniane pod względem oryginalności, zgodności z tematem, jakby innowacyjności, kreatywności uczestników. I w ramach tego konkursu nagrodziliśmy 6 osób. W ramach konkursu otrzymali bardzo fajne nagrody. Są to tablety, wysokiej jakości tablety. Jest to już taki naprawdę wysokiej jakości sprzęt. Pani Gosiu, proszę mi powiedzieć, pani jest uczestniczką programu e-szansa dla mieszkańców gminy Puck. Czy pani jest zadowolona z takiego projektu? Tak, jestem zadowolona i to bardzo. Do czego pani wykorzystuje komputer? No, żeby się tam skontaktować z rodziną, czy coś takiego. My zauważyliśmy, że pani bardzo często korzysta na przykład z Facebooka, czy z jakichś innych aplikacji, tak. Portali społecznościowych. Czy ułatwiło to pracę? Tak, ja się bardzo z tego powodu cieszę, że dostałam ten komputer. Od zakończenia programu, to znaczy od 1 października, obowiązkiem gminy dla wszystkich beneficjentów będzie wykupienie abonamentu i opłacenie dostępu do internetu przez najbliższe 5 lat. Założeniem i celem tego projektu było upowszechnienie dostępu do tych środków, które praktycznie bez których dzisiaj bardzo trudno poruszać się w nowej rzeczywistości. I cieszymy się, że aż tyle rodzin, bo łącznie w projekcie skorzystało 280 rodzin, ma tą szansę. Widzimy, że ludzie korzystają z tego i przekłada się to na większą mobilność, jeżeli chodzi o pracę, również o kształcenie dzieci i młodzieży i korzystanie z tego medium. Także też jestem zadowolony, że udało się tak wspaniały program zrealizować i myślę, że jesteśmy już w tym miejscu, gdzie możemy powiedzieć, że jesteśmy gminą nowoczesną, jeżeli chodzi o dostęp do internetu. Cześć, jak masz na imię? Maciej Roda. Macieju, powiedz nam, jesteś zwycięzcą nagrody. Tak. Co to był za konkurs? Konkurs pod tytułem Cyfryzacja bez tajemnic. Powiedz mi, jak stworzyłeś projekt i jak go stworzyłeś? Było ciężko, pracowałem, wsiadałem wieczorami, przez miesiąc, około miesiąca to robiłem. Ciężko było, ale udało się. Ale udało się. Powiedz mi, kto ci pomagał? Tata pomagał. Przynosił kolacje, soki. I jakoś praca szła? No. Powiedz mi, jaką otrzymałeś nagrodę? Tableta. Czy taki tablet jest ci potrzebny? Tablet bardzo mi się przyda, bo będę mógł dalej odkrywać cyfryzację i internet.
Dokładnie, powiedz mi, czy w szkole twoi koledzy, koleżanki mają taki sprzęt? Niektórzy mają. Ale ty nie miałeś. No nie miałem. Jesteś uczestnikiem projektu, czy nie? E-szansa dla mieszkańców gminy Puck, czy nie? Masz komputer unijny? Nie mam komputera unijnego, ale cieszę się, że mogę uczestniczyć w takim konkursie. Panie kierowniku projektu, zakończyliśmy projekt na terenie, dwa projekty na terenie gminy Puck. Projekty, które zakończyliśmy dzisiaj na temat których była konferencja, dotyczyły przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Projekty zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Te dwa projekty to tak naprawdę jest kontynuacja naszego pierwszego projektu e-szansa dla mieszkańców gminy Puck, w ramach którego również dostarczaliśmy komputery i internet dla mieszkańców gminy Puck, których takiego komputera nie mieli i nie korzystali. Udało nam się, dzięki wsparciu gminy przede wszystkim, bo ona jest beneficjentem projektu, zrealizować bardzo duże założenie, że 75 gospodarstw jednego projektu i drugiego otrzyma bezpośrednie wsparcie. Bezpośrednie wsparcie polegające na dostarczeniu komputera, podłączeniu do sieci internetu, plus jeszcze szkolenia, zapewnieniu szkoleń z obsługi komputera i internetu. Tak więc jest to ogromne wsparcie i wysiłek gminy Puck za zrealizowanie tych projektów. Ogólnie gmina odniosła bardzo duży sukces w ramach tych konkursów, dlatego że jako jedyna w kraju zrealizowała trzy projekty tego typu związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. Na pewno to będzie miało wpływ na podniesienie świadomości i jakości społeczeństwa gminy, bo im mieszkańcy są bardziej nowocześni, tym gmina staje się nowoczesna. A jednak w dzisiejszych czasach obsługa komputera i internetu jest podstawą. Wiele rzeczy w życiu codziennym odbywa się za pomocą łączy internetowych. W związku z tym tak naprawdę to jest przyszłość i czas teraźniejszy, w ramach którego korzystamy z nowoczesnych technologii. Komputer i internet to również łatwiejsza komunikacja. My wiele czasu traciliśmy stojąc w kolejkach czy na przystankach autobusowych. Obecnie wiele rzeczy, wiele operacji może się odbywać w domu za pośrednictwem łączy internetowych, na przykład opłaty bankowe. Tak więc to jest koszt, który tak naprawdę można ograniczyć i oszczędność czasu. Super, że udało nam się zrealizować te projekty. Nasze projekty zostały również docenione przez ministra administracji i cyfryzacji. Gmina Puck otrzymała z rąk pana ministra również nagrodę, wyróżnienie za wkład w zjawisko przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Puck.